4 listopada Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie otrzymała nowy wóz bojowy. Jak widać, samymi plecami przybył całkiem niedawno brat bliźniak, bo ten pierwszy samochód pożarniczy średni został zakupiony w 2010 roku, natomiast teraz całkiem niedawno przyjechał drugi, to jest samochód ciężki do większych pożarów, większych wydarzeń i też wygrała go firma Stolarczyk, która zabudowuje te samochody na podwoziu Mana. Natomiast dlaczego? No z bardzo prostej przyczyny, to jest nasze wszystkich bezpieczeństwo. Nasza jednostka w Karlinie znajduje się też w takim krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i tego typu jednostki po prostu muszą być jak najlepiej doposażone i sprzętowo, zarówno ten sprzęt techniczny, ale też mówię o takich środkach ochrony dla samych strażaków. Poza tym powiem tak, no, nasi strażacy po prostu na to zasługują, dlatego że są to ludzie, którzy pracują społecznie, angażują się w wiele akcji, nie trzeba ich specjalnie o cokolwiek prosić, tylko się rzuca hasło i oni to robią. Prowadzą też takie zajęcia dla tych najmłodszych naszych dzieciaczków, zupełnie społecznie, nie za pieniążki. A poza tym też swoją taką pracą tutaj zawodową w straży pokazują ogromną sprawność, dlatego że oni wyjeżdżają maksymalnie w 3 minuty od momentu, kiedy zawyje po raz pierwszy syrena. To jest ogromne osiągnięcie, bo pamiętajmy, że to są społecznicy, tak? Oni gdzieś pracują, gdzieś mieszkają i gdzieś żyją, a pomimo to tak szybko wyjeżdżają do akcji. No, ja się przynajmniej, mając taką straż i takich ludzi, naprawdę czuję się bardzo bezpiecznie. Jest to samochód ciężki, bojowy, ratowniczo-gaśniczy, na podwoziu z napędem 4x4, rozłączanym z funkcją ograniczania skażeń. Zastąpi on wyeksploatowany już kilkudziesięcioletni samochód GCBA 6x32, który jest w posiadaniu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Karlinie. Jest to stary, tak zwany Jelcz. Wóz, ten co stoi za moimi plecami, posiada funkcję ograniczania skażeń, a także wiele, wiele specjalistycznego sprzętu, który została specjalnie specyfikacja zapisana na potrzeby naszej gminy Karlino. Posiada on w swoim zbiorniku 5 metrów sześciennych wody i autopompę o dużej wydajności 36 hektolitrów na minutę. Wyposażony jest w uzbrojenie osobiste oraz środki specjalne ochrony strażaka, sprzęt gaśniczy podręczny, armaturę wodną, sprzęt i narzędzia ratownicze i sprzęt pomocniczy. Jak już wszystkim Państwu wiadomo, Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie posiada 5 grup specjalistycznych. Także sprzęt, jaki jest na wyposażeniu tego wozu i nie tylko, ponieważ sprzęt, który doszedł z tym wozem, będzie także wykorzystywany na innych samochodach ratowniczo-gaśniczych, technicznych. Są to pilarki, piły ratownicze, jest to wielki zbiornik 13 metrów sześciennych do dużych akcji gaśniczych. Całkowita wartość samochodu z wyposażeniem to ponad 800 tysięcy złotych.